mając przyjemność oglądania płazów w naturze, pamiętajmy o tym, aby ich nie łapać, dać im spokój, nie tylko dlatego, że wszystkie z nich są prawnie chronione, ale również dlatego, że ich delikatna skóra jest dla nich samych dużym zagrożeniem. Możemy nieostrożnie zetrzeć troszkę tej skóry, zetrzeć śluz, który pokrywa skórę płaza, a ma działanie antybakteryjne, antygrzybicze i przyczynić się do tego, że to zwierzę zachoruje albo przynajmniej będzie osłabione, a także szczególnie w czasie upalnych, gorących okresów pogody, łapiąc ją, narażamy ją na stres. Żaby szczególnie reagują na taki stres chwycenia przez drapieżnika wydaleniem nadmiaru wody znajdującego się pod powłokami skórnymi. W ten sposób zubażamy jej zapasy wody i jeżeli długo utrzymają się wysokie temperatury i susza, ta nasza ingerencja w jej życie może skończyć się dla niej śmiercią. Pamiętajmy, że płazy są bardzo pożytecznymi dla nas zwierzętami, co prawda nie widzimy ich często, ale jeżeli są w naszym otoczeniu, chętnie polują na wszelkie zwierzęta dla nas szkodliwe, takie jak owady, ślimaki, również skąposzczety, nicienie, dżdżownice. Na wszystkie te robaczki, stworzonka, na które my nie za bardzo jesteśmy w stanie, nie jesteśmy ich w stanie za bardzo zwalczyć, nie niszcząc wszystkiego dookoła w naszym środowisku, a również niezbyt chętnie patrzą ptaki. Ptaki są dość dobrymi obserwatorami, ale są ograniczone do, przynajmniej te owadożerne, są ograniczone do dnia. Natomiast płazy i gady mogą penetrować te wszystkie nisze, do których ptak nie zajrzy. Te wszystkie miejsca pod kłodami, pod schodami, między trawami. No i płazy również aktywne są głównie nocą, więc skupiają się na redukcji ilości owadów, których ptaki nie mają okazji po prostu spotkać, które żyją w nocy i wtedy są aktywne. No patrzmy na przykład na komary, które są znakomicie zwalczane w fazie larwalnej, kiedy żyją w wodzie i wszelkie płazy po prostu żywią się larwami komarów jako podstawą swojego bytowania, takie jak traszki, żaby, tudzież młode ropuchy, często podrośnięte kijanki również zaczynają polować na larwy komarów. Innym czynnikiem zagrażającym płazom jest zanikanie takich środowisk, które wydawały nam się kiedyś mało wartościowe. To są właśnie jakieś takie zalewane łąki, czyli tak zwane nieużytki, bardzo nieduże zbiorniki wodne wśród pól, wręcz kałuże, bo często płazy wykorzystują stosunkowo nieduże kałuże gdzieś w lasach, na polach, które obecnie są zasypywane, aby zintensyfikować użytkowanie pól. Również w miastach, gdzieniegdzie w parkach, ten trawnik nie musi być taki śliczny. Jeżeli jest trochę nierówny i tam się zgromadzi wiosną woda, to na pewno żyjące w pobliżu żaby, ropuchy chętnie z tego skorzystają jako z matecznika dla swoich kijanek. Przez to, że tak bardzo ograniczyliśmy im rozród, te populacje zaczynają ginąć i są to zwierzęta, które nie wędrują daleko. Najdalej wędrują ropuchy szare, które są stosunkowo odporne na złe warunki, głównie susze, ale to wynosi zaledwie około 2 km. Jeżeli te zbiorniki wodne są w większej odległości, nie możemy się spodziewać, że tam się pojawią same. Reintrodukcja płazów na razie jest, w zasadzie jej nie ma. Liczymy na naturalne sposoby, często tam jakiś skrzek przylepi się ptakom do łapek, tudzież do dzioba,
część może zostać przeniesiona z roślinami, na przykład przez powodzie. Ten cykl naturalny zachodzi. Jeżeli mu nie będziemy przeszkadzać, zapewne te tereny, które zostały opróżnione z płazów, zapewne z powrotem będą zasiedlone, tylko że musimy to umożliwić, te tereny muszą być.